Szczęść Boże, Justyna Kendra. Czas na informacje dnia. Zapraszam. Europejska Agencja Leków podtrzymuje stanowisko, że korzyści ze stosowania preparatu AstraZeneca są wyższe niż ryzyko, jakie pojawia się w związku z zakrzepami. EMA przeanalizowała ponad 80 przypadków, gdzie wystąpiły problemy po szczepieniu. Europejska Agencja Leków wskazała, że najczęściej zakrzepy krwi występowały u kobiet poniżej 60 roku życia. Trudno jednak wskazać tę grupę jako najbardziej narażoną w przypadku stosowania szczepionki AstraZeneca. Rzadkie zdarzenia są obserwowane w każdym wieku oraz u mężczyzn i kobiet. Część państw postanowiła wdrożyć zalecenia Europejskiej Agencji Leków i tak Włochy rekomendują preparat AstraZeneca tylko osobom powyżej 60 roku życia. Z kolei na 4 tygodnie zawiesiła podawanie tej szczepionki osobom poniżej 56 roku życia. EMA podtrzymała opinię, że AstraZeneca skutecznie chroni przed śmiercią i ciężkim przebiegiem COVID-19. Korzyści z jej stosowania w zapobieganiu COVID-19 przewyższają ryzyko skutków ubocznych. Ryzyko wystąpienia przypadków zatorowo-zakrzepowych określane jest jako bardzo niskie. Napisał na Twitterze prezes Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych Grzegorz Tesak. W opinii EMA ryzyko śmierci z powodu COVID-19 jest dużo wyższe niż ryzyko śmierci w przypadku skutków ubocznych. Zgłoszone przypadki krzepnięcia krwi po szczepieniu AstraZeneca powinny zostać wymienione jako możliwe skutki uboczne szczepionki. Brytyjska Agencja do Spraw Regulacji Leków informuje, że na 20 milionów dawek szczepionki podanej w Wielkiej Brytanii w 79 przypadkach doszło do zakrzepów krwi. 19 osób zmarło. Wielka Brytania dalej będzie stosować AstraZenecę. Uważamy, że to buduje w naszej populacji tarczę obronną przed wirusem. W Wielkiej Brytanii AstraZeneca nie będzie podawana tylko osobom poniżej 30 roku życia. Ze szczepień AstraZeneca nie wycofuje się Polska. Rząd podawał ten preparat wcześniej m.in. nauczycielom i wykładowcom akademickim. W przypadku łącznej liczby szczepień Polska zbliża się do 7 milionów, a w kwietniu ma dotrzeć do nas 5 milionów 300 tysięcy kolejnych dawek. W drugim kwartale dzięki zwiększeniu liczby szczepionek dostarczanych do Polski przyspieszamy realizację Narodowego Programu Szczepień. Wziąłem udział w spotkaniu z przedstawicielami ponad 2000 punktów szczepień. Działamy wspólnie, by system był jak najbardziej wydajny. Poinformował minister Michał Dworczyk. Rząd chce przyspieszyć cały proces poprzez rozszerzenie listy osób, które będą kwalifikowały pacjentów na szczepienie. W przypadku odbycia tego kursu zarówno fizjoterapeuci, zarówno farmaceuci będą dopuszczeni do tej kwalifikacji. Rozporządzenie planujemy opublikować w piątek. 12 kwietnia ruszają zapisy na szczepienia dla osób z rocznika 1962. Minister finansów Tadeusz Kościński mówi, że podwyższenie kwoty wolnej od podatku do 30 tysięcy złotych to opcja, która może zostać rozłożona w czasie. Na początek kwota wolna zostałaby podniesiona do 15-20 tysięcy. Wyższe ambicje mogą zostać zrealizowane rok później. Byłby to element Nowego Ładu. Jarosław Kaczyński, pytany w wywiadzie dla Gazety Polskiej o Nowy Ład, tłumaczył, że to próba zbudowania państwa w taki sposób, aby korzystali z niego wszyscy, a nie tylko niektórzy. Mówił, że są ludzie, którzy zarabiając bardzo dużo, przeżywają histerię z powodu utraty 1000 złotych. Polska ma degresywny system podatkowy, czyli od pewnego niezbyt wysokiego poziomu. Im więcej się zarabia, tym mniej się oddaje do wspólnego użytku. Taki system premiujący najlepiej zarabiających nie wypełnia swojej roli, a jest skrajnie niesprawiedliwy i wobec tego należy to zmienić. Tutaj nie padają szczegółowe rozwiązania, bo PiS wciąż odkłada w czasie prezentację Nowego Ładu. Słowa Jarosława Kaczyńskiego precyzuje minister finansów Tadeusz Kościński. Musimy zmienić system podatkowy, żeby biedniejsi płacili procentowo mniej, a bogaci, ci co zarabiają więcej przynajmniej, płacili więcej. Tutaj na pewno będą takie ruchy w Nowym Ładzie. Medialne doniesienia wskazują, że PiS może zaproponować podniesienie kwoty wolnej od podatku nawet o 30 tysięcy złotych. Taka propozycja była. Potwierdza to minister finansów, ale to, że trwa wokół niej dyskusja, nie oznacza, że zostanie ona zrealizowana. To jest oczywiście jeden z wariantów, co zaoferowaliśmy, ale to nie stawiałbym najwięcej pieniędzy na taki wariant. Bym raczej jeszcze na niższy poziom, na 15-20 tysięcy na ten moment, a dopiero za rok, dwa, jak już wychodzimy z tej pandemii, to wtedy możemy mieć większe ambicje. Media spekulują, że na Nowym Ładzie ma skorzystać nawet 17 milionów
milionów Polaków. Podwyższenie kwoty wolnej mogłoby uzupełnić podniesienie progu podatkowego. Według medialnych doniesień planowana jest także likwidacja bądź znaczne zmniejszenie odliczania w PIT składki zdrowotnej. Kandydat PiSu na rzecznika praw obywatelskich Bartłomiej Wróblewski spotyka się z kolejnymi politykami opozycji. Chce ich przekonać do swojej kandydatury i jako argument stawia pluralizm poglądów w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Bartłomiej Wróblewski rozmawiał już z politykami Konfederacji i grupą posłów z Kukiz 15. Wczoraj spotkał się z dwoma politykami Koalicji Obywatelskiej, Pawłem Kowalem i Pawłem Poncyliuszem. Teraz skieruję list do władz Platformy Obywatelskiej. Mam nadzieję na to, że dojdzie do spotkania w większym gronie z klubem Platformy Obywatelskiej. Poseł PiSu próbuje przekonać do swojej kandydatury kolejnych polityków. Chce spotkać się jeszcze z klubem Lewicy. Prawdziwa batalia o poparcie Bartłomieja Wróblewskiego rozegra się jednak nie w Sejmie, ale w Senacie, bo tam większość ma opozycja i tam do przekonania jest polityk PSL-u Jan Filip Libicki. Jan Filip Libicki powiedział, że dla niego ważnym dodatkowym argumentem, poza tym, że jest między nami pewna wspólnota poglądów, byłoby pluralistyczne ukształtowanie Biura Rzecznika Praw Obywatelskich. Jan Filip Libicki popierał starania Bartłomieja Wróblewskiego w sprawie zwiększenia prawnej ochrony życia. Poseł PiSu chce przekonać do swojej kandydatury senatora PSL-u poprzez współpracę z osobami spoza swojego środowiska politycznego. Jeden z jego zastępców ma zajmować się sprawami mieszkańców wsi. Drugi może mieć inne poglądy, nawet lewicowe, co ma prowadzić do pluralizmu w Biurze Rzecznika Praw Obywatelskich. Pierwszym takim obszarem, który dla mnie będzie najważniejszy, to jest troska, to jest zabieganie o sprawy osób najsłabszych. Bartłomiej Wróblewski nie ujawnia nazwisk, zresztą samych jeszcze nie ma. Chce współpracować z kimś, kto na przykład podejmował walkę z patologiami mieszkaniowymi. Uważam, że rzecznik po pierwsze nie jest rzecznikiem ani rządu, ani opozycji, więc nie może się wdawać w dyskusje polityczne po żadnej ze stron. To słowa, jakie padły, kiedy pojawiło się pytanie o to, co warto, a czego nie warto kontynuować w przypadku obecnego rzecznika Adama Bodnara. Bartłomiej Wróblewski wskazał, że na pewno jego działania będą służyły ochronie życia, ale też ochronie rodziny, definiowanej jako związek kobiety i mężczyzny. Prezes NIK-u Marian Banaść zapowiada spektakularne kontrole. Chce, by jego kontrolerzy przyjrzeli się budowie elektrowni w Ostrołęce i aferze wokół środków, jakie zniknęły z kasy CBA. Marian Banaś za jedną z największych nieprawidłowości ostatnich lat w Polsce uznaje GetBack. Tłumaczy, że tysiące obywateli straciło środki na łączną kwotę ponad 2 miliardów złotych. To więcej niż w przypadku Amber Gold. Prezes Najwyższej Izby Kontroli zapowiedział kolejne kontrole i to te, które bezpośrednio będą dotyczyły obecnego rządu. Następna to mamy tutaj, już się nam kroi, sytuacja bardzo poważna, jeśli chodzi o Ostrołękę, inwestycje w Ostrołęce, elektrociepłownia, która miała być spalana na węgiel. No, wyłożono koszty prawie ponad 1 300 000 000 i nagle została zamknięta. Ta kontrola ma się skończyć według zapowiedzi Mariana Banasia z zawiadomieniami do prokuratury. Kontrola wciąż trwa, jej wyniki mają być znane w ciągu najbliższych miesięcy. Kolejna rzecz, no to jest, proszę państwa, prawie 9 milionów, które zostały skradzione z kasy CBA. No, tutaj zawiodły też instytucje kontrolne. NIK chce też przyjrzeć się m.in. temu, w jaki sposób prowadzona była sprawa Puszczy Białowieskiej. Marian Banaś mówi o dużych stratach gospodarczych i niszczącym drewnie, co kosztować mogło miliony złotych. Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdanie finansowe wiosny za rok 2019 ze wskazaniem na uchybienia. Przyjęła z kolei sprawozdania Porozumienia Solidarnej Polski oraz Nowoczesnej. Każda partia polityczna, aby mogła funkcjonować zgodnie z prawem, musi co roku przedkładać Państwowej Komisji Wyborczej sprawozdanie finansowe ze swojej działalności za poprzedni rok. PKW może je przyjąć bez zastrzeżeń ze wskazaniem uchybień albo odrzucić. Pod koniec września 2020 roku Państwowa Komisja Wyborcza odrzuciła sprawozdania finansowe za rok 2019 Konfederacji i Zielonych.
Bez zastrzeżeń przyjęła z kolei sprawozdanie Prawa i Sprawiedliwości i Polskiego Stronnictwa Ludowego. Przyjęte, ale ze wskazaniem na uchybienia, zostały również sprawozdania PO, SLD oraz Inicjatywy Polskiej. Wczoraj wieczorem PKW opublikowała uchwały w sprawie sprawozdań finansowych za rok 2019 pozostałych partii. Ze wskazaniem na uchybienia przyjęte zostały sprawozdania Porozumienia Jarosława Gowina, Solidarnej Polski oraz Nowoczesnej. Sprawozdanie Wiosny Roberta Biedronia zostało odrzucone. Powodem, jak wskazuje PKW, było naruszenie artykułu, który wprost mówi, że partii politycznej mogą być przekazywane środki finansowe jedynie przez obywateli polskich, mających stałe miejsce zamieszkania na terenie kraju. W zestawieniu finansowym Wiosna naruszyła ten zapis, przyjmując kwotę co najmniej 430 zł. Wpłaty te nie zostały zwrócone darczyńcom, a po ich wpływie na rachunek partii z rachunku tego dokonywane były wydatki przez partię, jak i pozyskiwane środki finansowe na ten rachunek. Odrzucenie sprawozdania partii politycznej, która nie otrzymuje subwencji z budżetu państwa, nie pociąga za sobą żadnych skutków. Taką partią jest m.in. Wiosna Roberta Biedronia. W przeciwnym wypadku partia utraciłaby prawo do pobierania subwencji na 3 lata. Komisja Europejska kolejny raz podejmuje rozmowy z prezydentem Turcji. Przyszłe relacje mają opierać się na 4 zasadach. Są to m.in. kwestie dotyczące wymiany handlowej i polityki migracyjnej. Władze Turcji wykazują zainteresowanie ponownym nawiązaniem współpracy z Unią Europejską. Ma ono opierać się na 4 filarach. Pierwszy obszar dotyczy zacieśnienia wzajemnych więzów gospodarczych. To kluczowy element dla prezydenta Turcji Recep Erdoğana, wskazuje politolog dr Grzegorz Piątkowski. Turcja jest uzależniona przede wszystkim, jeśli chodzi o gospodarkę i jeśli chodzi o turystykę. To miliony Europejczyków, którzy wypoczywają w Turcji, przynoszą duży dochód temu krajowi. Kolejny element dotyczy uchodźców i migracji. Szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała, że zapewni dla Turcji przepływ funduszy na wsparcie obozów migracyjnych, ale warunkiem jest przestrzeganie przez Erdoğana praw człowieka. Turcja musi przestrzegać międzynarodowych zasad i standardów praw człowieka, do czego przy okazji zobowiązała się jako członek założyciel Rady Europy. Polityka migracyjna to ważny element dla Unii Europejskiej. Turcja blokuje kolejną falę migracyjną. Na jej granicy przebywa obecnie około 4 milionów osób, które chętnie przedostałyby się do Europy. Bo jeżeli Turcja zechce przepuścić te fale migracyjne, to one przejdą. Jeżeli Turcja je powstrzyma, no to do Europy nie dojdą. Unia już raz pokazała swoją słabość, płacąc, bo to trudno inaczej nazwać, płacąc Turcji za to, żeby te fale migracyjne powstrzymała. No i myślę, że w Turcji o tym bardzo dobrze pamiętają. Unia Europejska i Turcja są od siebie uzależnione, jednak skuteczniejszym graczem na arenie międzynarodowej okazuje się być państwo Erdoğana, mówi politolog dr Bogdan Pliszka. Turcja ma silniejszą opozycję, bo Turcja, po prostu mówiąc krótko, niespecjalnie musi się liczyć z Unią Europejską. Ponieważ ma innych partnerów gospodarczych, są to m.in. Stany Zjednoczone i Rosja. Były wiceprezydent Stanów Zjednoczonych Mike Pence ogłosił powstanie nowej konserwatywnej grupy politycznej. Ma ona promować tradycyjne wartości i sprzeciwiać się agendzie prezydenta Joe Bidena. Joe Biden, choć deklaruje się jako katolik, jest twarzą ideologicznej ofensywy przeciwko życiu nienarodzonych. Utożsamia się z postulatami ruchu Black Lives Matter i mocno wspiera ideologiczną agendę środowisk LGBT. Konserwatyści nie będą stać bezczynnie, gdy radykalna lewica i nowa administracja będą próbowali destrukcyjną polityką grozić pozycji Ameryki jako największego kraju na świecie. Oświadczył prezydent USA Mike Pence, który do życia powołał nową konserwatywną grupę polityczną. Advancing American Freedom planuje budować na sukcesie ostatnich 4 lat, promując tradycyjne, konserwatywne wartości i skuteczną politykę administracji Trumpa. Sam Donald Trump według medialnych doniesień nową grupę popiera, tym bardziej, że jej grono zasiliły osoby z jego dawnej administracji. Zgodnie ze swymi planami, Advancing American Freedom skupiać się ma na 3 obszarach – gospodarce, polityce zagranicznej i tak zwanej amerykańskiej wolności. I na teraz to wszystkie informacje, więcej w południe. Do zobaczenia. Z Panem Bogiem.